Haleluja. Przyjaciele, religia ci mówi, że są grzechy lekkie, że są ciężkie, że są jakieś średnie. Ja chcę ci powiedzieć dzisiaj, że to jedno wielkie kłamstwo. Człowiek, który się rodzi tutaj na ziemi, jest martwy duchowo. Martwy duchowo, jego duch jest całkowicie martwy. Dlatego jest jeden grzech, przez który człowiek, gdy nie pojedna się z Bogiem, idzie do piekła. A tym grzechem jest ego. Twoja egocentryzm, twoja niezależność od Boga, chodzenie własnymi twoimi ścieżkami jest największym grzechem, największym chybieniem celu, czyli błędem. I dzisiaj chcę tutaj powiedzieć o tym, że musisz się narodzić na nowo, jeżeli chcesz wejść do Królestwa Bożego. Może wiele razy chodziłeś do kościoła, może wiele razy czytałeś Pismo Święte, może wiele razy spowiadałeś się, chodziłeś do kościoła i robiłeś inne różne cyrki, ale chcę ci powiedzieć dzisiaj o tym, że Bóg jest realny i prawdziwy. Chcę ci dziś powiedzieć o tym, że Bóg to nie jest religia, że to nie jest system zasad czy przykazań, czy z jakichś zasad. Chcę tutaj powiedzieć o tym, że możesz Go spotkać osobiście, nie musisz zasługiwać sobie na niebo, nie musisz swoimi uczynkami zasługiwać sobie na przychylność Boga, ponieważ Słowo Boże nam mówi, że łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę. Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Nie możesz sobie na dar sobie zasłużyć, to jest za darmo. Jezus Chrystus umarł na krzyżu i powiedział: wykonało się, wykonało się. On przyszedł tutaj na ziemię nie po to, aby urządzić jakieś cyrki. On przyszedł tutaj po to, aby objawić Ojca. On przyszedł po to, aby objawić Ojca. Ojciec zesłał Jezusa na świat, żebyś ty miał życie wieczne. I On powiedział, że On jest Synem Bożym. On, Jezus Chrystus, On jest Bogiem. On jest tym Jahwe. On jest Królem Królów i Panem Panów. I On dzisiaj zadaje ci pytanie, czy chcesz dzisiaj się pojednać ze mną? Czy dzisiaj chcesz oddać mi swoje życie? Czy chcesz dzisiaj mieć udział w życiu wiecznym? Jeżeli tak, to zawołaj dzisiaj do Niego. Powiedz: Jezu, chcę Ciebie poznać. Powiedz: Jezu, chcę Ciebie doświadczyć. Ja doświadczyłem go 6 lat temu. Wcześniej żyłem jako religijny człowiek. Chodziłem do kościoła i myślałem, że moje uczynki mnie zbawią. Myślałem, że wszystko jest okej. Że moje uczynki są tak wspaniałe, że chyba sobie zasłużę na niebo. Może tak samo myślisz. Może chodzisz do tego kościoła i mówisz: coś tam będzie po śmierci. Jakiś czyściec. Nie, przyjacielu. Nikt inny poza Chrystusem nie może dać ci prawdziwego życia. Ja chodziłem do ludzi, ale nikt w stanie nie był w stanie mi pomóc. Religia nie jest w stanie ci pomóc i dać ci pewnego szczęścia, pewnej wolności. Ona nic ci nie może dać, ona tylko niszczy. Przyjdź do Chrystusa, który jest dawcą życia. Przyjdź do Niego, który umarł za twoje grzechy. On na krzyżu to wykonał. To nie jest jakaś teologia. Ja myślałem, że chodzę do tego kościoła i był napis: Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Ale ja nie wiedziałem, o co tam chodzi. O co kaman. Dopiero kiedy 6 lat temu zawołałem do Niego, zrozumiałem o tym, że Jego krew przelała się za moje i za twoje grzechy. O tym, że przez Jego krew możesz przyjść. Możesz wejść do nieba. On jest drogą. Przyjdź dzisiaj do Chrystusa. Przyjdź dzisiaj do Niego. On czeka na ciebie dzisiaj ze swoimi otwartymi ramionami i mówi: kładę przed tobą życie i śmierć. Wybierz życie, abyś żył. Wybierz życie, przyjacielu. Nie chodź z diabłem na smyczy. Nie igraj z diabłem. Przyjdź do Chrystusa po wolność. On może cię w zakończeniu wyswobodzić. On powiedział, że jeżeli Syn Boży was wyswobodzi, prawdziwie wolni będziecie. Mnie uwolnił od pornografii, jestem wolnym człowiekiem. Chrystus mnie uwolnił. Jeżeli chcesz być wolny, to przyjdź tutaj na to miejsce. Przyjdź tutaj na to miejsce. Nie musisz chorować. Nie musisz cierpieć biedy. Nie musisz
chodzić na smyczy przez diabła. Nie musisz być zniewolony i oczarowany przez siły demoniczne. Ojcze, w imieniu Jezusa, ja przeklinam wszelką religię w tym kraju. Ojcze, w imieniu Jezusa, ja ogłaszam, że ludzie będą śnili, będą mieli sny, będą mieli wizję o Tobie. W imieniu Jezusa, Ojcze, się modlę o to, aby każdy człowiek tutaj na tym miejscu, które słyszy to słowo, żeby on rozmyślał o tym, czy je, czy pije, czy co innego robi. Niech to słowo pracuje w ich życiu. Ojcze, ja ustanawiam, że ludzie, którzy usłyszą to słowo, one nie wróci puste, tylko wykona pracę w ich sercach. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa. Ojcze, ogłaszam ochronę Twojej świętej krwi. Ojcze, dziękuję Ci za ten kraj. Ojcze, błogosławię każdego człowieka. Błogosławię rząd. Błogosławię w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Przyjdź, jeżeli chcesz prawdziwego życia. Jeżeli chcesz się styknąć z prawdziwą mocą świętego Boga, musisz najpierw przyjść do Jezusa. Musisz najpierw przyjść do Jezusa. Bez Jezusa nie możesz przyjść do Boga, ponieważ On jest jedynym pośrednikiem. Żadni inni pośrednicy, tylko Jezus Chrystus. Przyjdź do Niego, zaufaj Mu dzisiaj z całego swego serca. Zaufaj Jemu, poddaj Mu dziś swoje życie. Nie bądź kozakiem, nie mów, że wszystko już wiesz, że jesteś dobrym człowiekiem. Przyjdź do Niego, przyjdź. Tak jak ja przyszedłem do Niego 6 lat temu i On uratował moje życie, może uratować też Twoje życie. Bez względu na to, w jakiej patologii jesteś, bez względu na to, co zrobiłeś w życiu. Religia Ci mówi, ale Ty nie możesz przyjść do Boga. Ty nie możesz bezpośrednio do Niego przyjść. Możesz. Możesz. Możesz do Niego przyjść. Wyznaj Mu swoje grzechy. On Ci już wszystko przebaczył. Uwierz w przebaczenie. Przyjmij swoje uzdrowienie, przyjmij uwolnienie dzisiaj w imieniu Jezusa. Jeżeli jesteś chory, to przyjdź tutaj, uzdrowię Cię. Jeżeli jesteś zniewolony, przyjdź, uwolnię Cię zupełnie za darmo. Przyjdź i weź swój cud do swojego życia.